Siemanko koldziska z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Koroną Kielce. Postanowiłem, że sprzedamy trzech piłkarzy, Rymaniaka, Markowicia oraz Traforda. Nie są nam potrzebni, a jednak hajs z ich sprzedaży się przyda. Gramy teraz półfinał tarczy Starego Kontynentu z gimnastikiem. Mam nadzieję, że wygramy, zagramy całkowicie rezerwowym składem. Wiem, że dużo ryzykuje, no ale... Na finał musimy mieć wypoczęty podstawowy skład, bo jednak w finale będzie pewnie ciężko, jeśli tam awansujemy. A musimy awansować. Jak nie my, to kto? To pora zaczynać to pierwsze spotkanie. I zobaczmy, akcja korony, Ankur, Nabil, Ankur przebija się, świetnie, o to chodziło. Nabil, Ankur, kolejny zwód, zobaczmy! Fantastyczna niestety interwencja Varo. I tym razem akcja Hiszpanów. Chcą się na nas zemścić za niewykorzystane okazje. Martinez. Asombre. Co wymyśli zawodni ten zawodnik? Strzela! Ale prosto w ręce treli. Akcja Korony. Co wymyślą? Ale strata piłki. Głupia niestety. Valentin. Valentin Marcos. Teżera. Emana Martinez. Martinez to wymyśli. Centruje w pole karne, strzał z głowy, ale fantastycznie trela. Jest w formie. I teraz nasza akcja, Ayram Cabrera. Traci piłkę, Ankur mu podaje. Ayram Cabrera rozpędza się. Cabrera 2 na 1, zobaczmy. Dośrodkowuje nieudolnie, ale jest bramka. Tak jest, błąd obrońcy, który strzela samobójczą bramkę. Po, no powiedzmy, nieudolnym dośrodkowaniu Cabrera, bo było bardzo złe. Mógł przerzucić tego obrońca, trafił mu prosto w twarz. Ale jest bramka, nieważne jak, ważne że prowadzimy. Nie liczy się styl, liczy się to co w sieci. I zobaczmy, Valentin, Valentin centruje, ale spokojny przechwytrelli. Tak jest, tak powinien bronić dobry bramkarz. Jest kontra, zobaczmy, Iram Cabrera ma jednego brońcę przed sobą, Iram Cabrera spokojnie go wyprzedził. Jest już w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Aram Cabrera! 2 do 0. Spokojne wykończenie Hiszpana, który naprawdę rozgrywa fantastyczne spotkanie. Może raz nie nieudolnie do środkowo, ale to się zamieniło w bramkę. Naprawdę miał... No naprawdę ma najlepszy mecz chyba w karierze w Koronie Kielce. Oby tak zawsze grał, oby tak w ekstraklasie grał, oby. I zobaczmy... Gimnastyk nie chce się poddać, ale spokojnie nasza obelana interweniuje. Ale głupio tracimy piłkę. Suzuki Palanca, pewnie zacentruje. Nie podaje do mosty, ten dośrodkowuje Emana, ale znów fantastycznie broni. Trella. I koniec spotkania. Zwyciężamy 2 do 0 po bardzo dobrym meczu Aira Cabrery. Tutaj przeprowadził akcję nieudolnie dośrodkował prosto w twarz Hiszpana, ale ten trafił bramkę samobójczą, a potem fantastycznie urwał się obrońcą i w sytuacji sam na sam pokazał, że jest killerem, no. no. i wygraliśmy 2 do 0, świetnie. Oddaliśmy jeden celny strzał i zdobyliśmy dwie ramki. Tak to jest możliwe, ponieważ jeden gol był samobójczy. I zobaczmy oceny. No nie jest źle, nasza drużyna zgrała. O Iram Ayram Cabrera nie został zawodnikiem spotkania. Trella zaliczył 4 interwencje, Varo 3. Niezłe spotkanie bramkarzy, ale niestety, znaczy niestety bramkarz gimnastyków puszczał bramki. Przejdźmy dalej. Jak widzieliśmy w półfinale Hueska pokonała faworyzowaną drużynę. Czyli wychodzi na to, że ta nasza grupa to była dużo mocniejsza, skoro dwie drużyny z jednej grupy znajdują się w finale. Tarczy Starego Kontynentu. Już raz pokonaliśmy Chłeskie, więc musimy tego dokonać drugi raz. Nie możemy teraz sfrajerzyć nagle, że pokonaliśmy ich w fazie grupowej i teraz przygramy. No nie ma bata, musimy walczyć. Walczyć, walczyć i jeszcze raz walczyć. Nie poddawać się, nie odstawiać nogi. I wtedy możemy liczyć na sukces. Oczywiście zmieniamy tutaj przydział budżetu, bo dostaliśmy dość dużo środków za ten turniej. A za zwycięstwo będzie jeszcze więcej, więc warto wygrać. Może jeszcze poprosimy o dodatkowe fundusze. Wiem, że raczej zarząd się nie zgodzi. Ale można spróbować. No dlaczego by nie? Co mamy do stracenia? Za to żadnej kary nie ma. No to weźmy tak tyle. Jaki by tu cel w lidze ustalił? Zobaczymy jakie w ogóle są. Hm. Który by tutaj najlepiej pasował? A to będzie dobre. Mówię, wątpię, że się zgodzą. Ale tak dla jej można wysłać. No i przejdźmy dalej. O, przyszły jakieś wiadomości. Zaraz zobaczymy. Czego dotyczą. No, tutaj jakiś raport. Prośba o dodatkowe fundusze. No, oczywiście, odrzucili w późniejszym terminie. oczywiście. Nie wiem, dlaczego ten piłkarz domaga się występu. Grał w ostatnim spotkaniu, a jest jednak rezerwowym. Dajmek jest dużo lepszy i ten Białorusin. No więc pora zaczynać spotkanie finałowe. Oby zwycięskie. I zobaczmy, akcja korony Rady Gejmek podaje do grzelaka grzelak. Sierpina, Łukasz Sierpina, co wymyśli? O, świetna indywidualna akcja sierpiny. Podaje do Seliny. Selina i 1 do zera. Tak jest kapitalne wykończenie reprezentanta Kosowa. Naprawdę bardzo dobra akcja Łukasza Sierpiny. Podanie do Seliny, a ten wykańcza bez najmniejszego problemu. Z pierwszej piłki naprawdę fantastycznie rozpoczynamy to spotkanie. Wreszcie, na początku spotkania, rywale nie stwarzają sobie szans. Tutaj naprawdę dobre podanie w uliczkę. No i gracz z Kosowa nie mógł się pomylić. I prowadzimy 1 do 0 w finale. No i będziemy świadkami rzutu rożnego. Łukasz Sierpina wznowi grę. Sierpina niestety przegrywamy główkę. Jest jeszcze Gabowski. Zobaczmy. Gabowz uderza, żeby nie było kontry. No i niestety nie trafia w bramkę. Udaje nam się piłkę zgadnąć gołą. Brawo. I co teraz wymyślimy? Selina. Podaje do majorala. Borcha Majoral! I 2 do 0. Fantastyczne wykończenie Hiszpana. On jest killerem w sytuacjach sam na sam. Widzimy, pokazuje swoje nazwisko. Bardzo dobra akcja. Naszej drużyny i do... bardzo precyzyjne wykończenie. Brankarz bez szans trafił praktycznie w boczną siatkę, majoral. Mamy już pewne prowadzenie, ale trzeba zachować czujność. No i teraz akcja hueski. Zobaczmy, co wymyślą. Gaspar, Gaspar. Centruje na pole karne, błąd obrońcy i bramkarza, obrońca na szczęście wybija strzał, obrońca wybija z linii, no nie powiem Jest ciekawie, jeszcze jeden strzał, słupek, no co się dzieje, naprawdę oblężenie Częstochowy Na górę jeszcze, na górę podaje Arłabarena, Arłabarena wyszedł z pola karnego na górę, Arłabarena Roz, roz uderza, ale blokuje obrońca, brawo No i kolejna akcja, Hueski nie chcą się podać, Gaspar, Fernandez, Gaspar, GASPAR! Słupek, no, metalowe pręty grają z nami, w drużynie. Pilipczuk, zobaczmy, Pilipczuk przebija się podaje do Ayrama Cabrera, Ayram Cabrera rozpędza się, i jest już w polu karnym, brawo, Ayram Cabrera chce podać, ale robi to w sposób fatalny, niestety. I koniec spotkania, wygrywamy tarcze Starego Kontynentu. Świetnie, po ogonach Selin i Majora'la zwyciężamy. Tak jest, o to chodziło. Pierwszy sukces Korony Kielce w tym sezonie. Mocno obsadzony turniej, ale nam udało się zwyciężyć. Widzimy, zawodnicy są w siódmym niebie, ponieważ zwyciężyli. Bardzo dobre spotkanie finałowe. Oby nam szło tak w ekstra klasie. Oby. No, jak widzimy, tutaj powtórki. Najpierw fantastyczna indywidualna akcja. Sierpiny, podanie. No i pewne wykończenie. Naprawdę takie wykończenia to ja lubię. No, w spotkaniu finałowym, naprawdę. To daje dużą satysfakcję. A tutaj znowu dobra akcja podanie w uliczkę. No, i majoral. Bezwzględny killer. Wykończył to. Naprawdę, majoral w sytuacji sam na sam jest praktycznie nieomel. No, oczywiście, pewnie kiedyś zdarzy musi jakaś pomyłka, no ale oby jak najpóźniej. Oby. No, tutaj widzimy jeszcze pokazał swoje nazwisko, bo dlaczego by nie? No, niby chłeska oddawała dużo strzałów, ale my oddawaliśmy więcej celnych. Najlepszy na boisku: Selina. No między innymi asysta Sierpiny i Seliny, gole Seliny i Majorala, dobry występ naszego bramkarza, ponownie, kolejny raz, więc świetnie, z takim bramkarzem można daleko zajść. Przejdźmy dalej. Po zwycięstwie w tarczy starego kontynentu czas na trening, oczywiście tych piłkarzy co zawsze. Nieźle się na razie rozwijają, więc warto ich trenować. Pewnie przeprowadzimy jeszcze jakiś transfer, bo to nie jest ostateczna kadra koronny. Raczej będę się skupiał na wypożyczeniach. Plus, jak będę kupował kogoś, to raczej Polaków, ponieważ chcę mieć kilka, kilka takich zagranicznych talentów, ale chcę mieć też kilku Polaków w składzie. No bo jednak gramy w ekstraklasie, a nie w jakiejś lidze, nie wiem, chińskiej, żeby tam więcej było jakichś Brazylijczyków niż Chińczyków, którzy potrafią prosto kopnąć piłkę. U nas Polacy też mają stanowić ośle tej drużyny. To może być takie fajne połączenie Polaków plus takich młodych zagranicznych talentów. Przynajmniej taki mam plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i pora, przejść oczywiście dalej, ale jeszcze nie. Zobaczmy, tutaj naszą listę życzeń, bo warto ją zobaczyć. Dodałem tam kilku piłkarzy w przerwie. No tutaj widzicie na przykład kontrakty tych wolnych piłkarzy są tak wysokie, że ja im nie jestem w stanie płacić 15 tysięcy tygodniowo. No. A teraz próbujemy ściągnąć Skrzydłowego, między innymi też z Polski, no Sławomir Peszko wiadomo jest na naszej liście życzeń, Mackiewicz między innymi. Tutaj też środkowych pomocników mam, Cetnarskiego między innymi, Mile. Tutaj dodałem tych, których chciałbym z Polski ściągnąć, czyli Skrzydłowych i środkowych pomocników ofensywnych. No plus tutaj taki Kirm jest wolny, no ale jemu raczej oferty nie złożymy. No to widzicie zapytanie jedynie Nawiśniewskiego się zgodzili, żeby cokolwiek złożyć, ale zakładam oczywiście niższą ofertę, bo tak powinno być, nigdy nie zaczyna się od najwyższych. Mackiewicza niestety nie kupimy. Peszki też nie. To nie jest miłe. Naprawdę to nie jest miłe. My chcemy tego Agenta 07 w swoim zespole. No. Lech jak Dańsk przyjął ofertę Zawiśniewskiego, no, raczej nie, tylko musimy ją podwyższyć. Szkoda. No za Cetnarskiego niestety też musimy podwyższyć, nie wiem czy przypadkiem nie wypożyczę jakiegoś środkowego pomocnika ofensywnego, bo na razie to żaden ciekawy nie chce przyjść do nas. Jeszcze złożymy ofertę za Janoszkę, bo co nam szkodzi tak naprawdę. No Mena chce więcej, ale ja nie jestem w stanie mu więcej dać, jeśli tego nie przyjmie to niech sobie idzie. Za Janoszkę niestety trzeba trochę zmienić tą ofertę. Lech Jaknańsk znowu odrzuciła ofertę za peszkę, więc niestety peszki nie pozyskamy. Tutaj możemy spróbować pozyskać Wiśniewskiego, ale nie jestem jakoś szczególnie do niego przekonany. Raczej wolałbym wypożyczyć jakiegoś młodego, środkowego pomocnika ofensywnego. A może kupimy tylko skrzydłowego? Zobaczymy. Kupimy raczej tylko skrzydłowego, a wypożyczymy jakiegoś środkowego pomocnika ofensywnego. O, Janoszka chce do nas przejść. No nieźle. Na razie złóżmy mu ofertę i zobaczymy co powiem. Wanie Markowicz nie no, oczywiście musimy podbić ofertę nie górnik płaci. Jak chce, to musi zabolić sporą sumę. Wiśniewski odrzucił kontrakt. A dajmy mu jeszcze raz, żeby dla pewności jakiś przynajmniej był, który chce się... Chciałby się do nas przenieść. I zobaczmy. O, Janoszka się zgodził. Dobra, bierzemy go. Potrzebujemy jakiegoś skrzydłowego kolejnego. A Janoszka jest naprawdę ciekawym skrzydłowym i myślę, że spokojnie wskoczy do pierwszego składu. Dość spoko statystyki. Za sierpina, sierpina oczywiście przyjdzie na ławkę, za Pilipczuka raczej. A niech jeszcze Pilipczuk tam siedzi chwilowo, bo raczej tacy dwaj moi rezerwowi skrzydłowi to jest zając i właśnie ja, yy, sierpina. A teraz czas wypożyczyć jakiegoś środkowego pomocnika ofensywnego, tutaj kilku ciekawych znalazłem, więc warto im przedstawić ofertę wypożyczenia na jeden sezon. Oczywiście, no tutaj widzicie m.in. Palmer. To jakie największe talenty ze świata, które chcą, kluby wypożyczyć? Oczywiście tej Odegard. No, może któryś się zgodzi. Oby. Plus weźmiemy tego, który ma dość niską garzę, bo nie chce zbytnio przepłacać. No. O, górnik się zgodził. Raczej znaczy nie. A na taką no dobra. Obniżyli trochę, ale na takim się możemy zgodzić. A myślałem, że się zgodzili na moją. A tu smutek, no. I zobaczmy. O, Odegard chce do na nas przyjść. I wszyscy inni, ale Odegard ma dość niską. Tygodniówkę, więc warto go wziąć. No. Tylko 7000, więc bierzemy Odegarda I witamy norweski talent w naszym zespole. Zobaczmy, jaki ma overall. O 69 przypadek, nie sądzę. Zaledwie 16 lat. Cecha Dryk. Więc damy go tutaj za tego pilipczuka. Oczywiście wskoczy do pierwszego składu za Selinę. Ponieważ Selina ma taką dość słabą staminę i myślę, że jako zmiennik będzie spisywał się jeszcze lepiej. Wchodząc na podmęczonego rywala, będzie grał jeszcze lepiej niż do tej, niż do tej pory. I trzeba to coś zmienić. treli się pozbędziemy i damy tutaj Odegarda. Gdzie on jest? A tutaj jest. Dobra, dodamy go. No i myślę, że mijanie przeciwnik to będzie dobry trening dla niego. No, nie jest źle, naprawdę. Więc myślę, że w tym materiale to już wszystko, albo zobaczmy, o, jeszcze sprzedaliśmy Markowicza, świetnie. Wiśniewski po raz kolejny odrzucił kontrakt, ale nas to nie interesuje. O, Liverpool zaakceptował, już nie potrzebujemy zawodnika na SPO. Mamy już praktycznie kompletną kadrę, może jeszcze jakieś tam pojedyncze wzmocnienia zrobię. Jeszcze złóżmy kontr-ofertę za Rejmanieka, więc jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał. No i zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!